Aj, rozkielu. Nie tego pogrywam. No nie, z tym akurat nie miałem styczności absolutnie, nie? Aha. Muszę ustawić, muszę zmienić ustawienia, bo ustawione, że jest. No właśnie. Dobra, mamy. Mamy. I teraz kreskę piszesz? Nie. Może późniejszym wieczorkiem. Teraz, aktualnie nie. Za późno piszesz kreskę. Za późno zdecydowanie. Dobra, co na czym stanęliśmy? Dobra. Dobra. Zróbmy sobie jakieś... Zróbmy sobie jakieś zabójstwa. Jak raz ustawisz wszystko, to potem starczy, że wklejasz te dwa pliki do jednego z grą. Ale tak trzeba to ustawić. No, na spokojnie. Mówię. O, za strumykiem sobie to ogarnę jakoś. Teraz nie ma co tracić czasu na to. Na razie sobie poradzę z klawą na homie i będzie git. Dobra, pewien węgierski kondotier porwał kilku artystów i zmuszał ich, by przedstawiali go jako bohatera wojennego. A nie będę zachowanie. No ale dzięki Janu za tipa. Pewnie tak coś jak sam wygooglował, nie? Jakiś emulator, bo coś w tym stylu, nie? Jak bym widział, że to nie chce działać, tak trzeba to. Będzie boleć? Nie? Okej. Ale... no, to w sumie też przyspieszyło trochę sprawę, nie? Tak by pewnie bym zmarnował godzinę na to. Gondotier. No, ale to jest chyba zupełnie coś innego niż gondolier. Nie wiem dokładnie jaka jest różnica. Nie znam takiego... no nie znam po prostu co to jest dokładnie, ale no jest różnica. Tyle wiem. Tyle mogę powiedzieć. Cel zlokalizowany, dobra. Który to? Ten duży. Coś tu jest? Nie ma nic. Tak to się robi. No kto pierwszy? Pięknie. Zapomniałem, żeby w spacji nie naciskać. No, co następne? Do widzenia. Dobra. Kupiłem stówek. Wziąłem się na Bartnik. We Włoszech w okresie od XIV do XVI wieku dowódca oddziałów wojsk najemnych w służbie miast lub do dworów książęcych, których na własny rachunek werbowało ludzi. No, czyli jednak różnica jest. Bo gondoliar to jest ten taki przewoźnik, nie?
To by miało sens wielki. To by miało wielki sens, dobra. Musimy jeszcze obniżyć nasz poziom niezadowolenia. Jak tam ludziska generalnie? W końcu się chłodno zrobiło, u mnie dzisiaj była burza, był deszczyk, także pięknie, fajne, chłodne wiatery wieje. Może tego nie wyjaśni, no. A brzmi podobnie, to ludzie zastanawiają się, o co chodzi. No, ale od tego zawsze jest wujek Google, nie? Nie wiesz? Użyj wujka Google'a. Ile hajsu mam? No, spokojnie, jeszcze w mojej willi czeka 40 tysięcy, czekam, aż się zapełni. Ale dużo, dużo hajsu. Do końca gry celuję, żeby mieć full kasy, czyli 999 999. Dobra, jesteśmy inkognito. Inkognito. Ale to trochę psuje imersję z gry, jeśli musisz ją przerwać, by wiedzieć, o czym mowa. Znaczy, taki nie. Zależy od podejścia, moim zdaniem. Nie? Czasami są trudne słowa, nie? Których się nie znam. Na pewno jakbyś znał jakieś wykwintne słowo po polsku, to pewnie też bym go nie znał, co to w ogóle jest, nie? A na pewno są takie. Wygląda to, że twoje wyczyny nie przeszły bez echa. Ktoś cię ścigał. Szukaj i zabij zaznaczonych przeze mnie cele. Szukaj i zabij zaznaczone przeze mnie cele, okej. Okay. Możliwe, że dostarczy ci dalszych wskazówek, jeśli uda ci się odnaleźć i pokonać tego, kto cię tropi, będziesz bezpieczny, okej. Okay. Ktoś mnie tropi, cholera. Dobra, nie muszę go zabijać, więc jest elegancko. Tego muszę. No, ale w końcu weekendzik. Bliska weekendzik, będzie można pograć. Tym bardziej, jak będzie chłodniej. Uch, już to czuję. Być może uda się w tym weekendu kończyć dwójeczkę. Jakbym to porównał, jakbyś czytał coś po angielsku, miałbyś na słowo, którego nie rozumiesz, a bez tego nie rozumiesz zdania. Akurat jeśli chodzi o angielski, to ja często staram to rozszyfrowywać, nie? W samym znaczeniu tego słowa, nie? No nawet jeśli słowa jakiegoś nie znam, to to jest to, to oznacza to... Już mi mózg podpowiada, że to będzie to, nie? Także akurat w angielskim to jest o tyle łatwo, nie? Dla mnie przynajmniej. Tak. Dobra, ale teraz tak. Nie, tędy nie wyjdziemy już. I jest wielka lipa. Nie wiem, jak tu się kurde dostać, nie pamiętam. Duża twarz. I jak to tam się dostać. Dobra, zobaczmy, gdzie tu my tu mamy. Teren sprzężony. To jest jeszcze jakiś skarbik. Skarbik, którego nie wzięliśmy. A
Dobra, pokażcie mi, co tu jest. Znaczy, wiadomo, że z kontaktu możesz coś zrozumieć przez resztę, ale to słowa, których nie rozumiesz, a jest to często kluczowe słowo. Tak, zdarzają się takie przypadki, tak. Ale mówię, angielski jest na tyle łatwy, że z samego kontekstu idzie się domyślić, nie? Mam jeden. Dobra. Tu od razu mam jeszcze, żeby się... widokowe, elegancko. Łatwiej mi dwie sprawy. Jednym machem. Oh boy, oh boy, oh boy. O, jutro otwarta beta. Czarnego klopsa. Ciekaw jestem, jak to będzie. A bo tu już jest ta nowa część, dobra. Tego miasta. Call of Duty Black Ops 4. Na Battle.necie. Szlak. What the hell? Co to było? Ta kamera. To jest właśnie to, kurde. Warzywo. Warzywo movement. A co będzie dostępne? Multik, nie? Zapewne multik, jak to zwykle bywa, nie? W takich przypadkach. Nie wiem, co jeszcze. Zobaczymy. Będzie udane. A, piórko. No proszę. Teraz co mamy się udać? Dobrze. Także, no nie zaczytywałem się, natomiast no mówię, wiem, że akurat jutro będzie otwarta beta, potrwa 2 dni, więc zapewne obadamy, czym się je. Znaczy wiem, że multi, bo ta gra nie ma nic innego, ale Deathmatch, Battle Royale, wiesz co, z tego co widziałem, co udostępnili na konsolach, to taki właśnie Deathmatch bardziej, nie? Battle Royale chyba... trzymają w tajemnicy. Dość mocno. Nie chcą pokazywać. Także taki standardowy tryb, nie? Tak jak i widzieliśmy do tej pory w Call of Duty, nie? No chyba, że zaskoczą czymś graczy pecetowych, nie? Także zobaczymy. Zobaczymy. Usunęli Resident Sleeper? Kto wie, być może. Być może. Nie mówię nie. Hej, no zobaczymy. Moją drogą, teraz się zaczął weekend z... Hunt? Showdown? Jakoś tak chyba. Fejcik mi pisał. Teraz właśnie przez 2 dni też jest dostępny. Być może to też obadam sobie. To za gierca. Fejcik pisał mi, że solo to jest creepy. Musi mieć towarzysza.
I mnie namawia po prostu, żebym zastał gierce. Babka. Nie, ty mi zadajesz, kurde. Po prostu w bradach i do widzenia. Pięknie. Pięknie. Ja mam na PlayStation Plus Dead by Daylight za free, ale ta gra dla mnie jest średnia. O, jakbym miał plusa, to też miałbym dwóch tak gierek na konsolę i pewnie bym miał gry, ale żal mi naprawdę 240 zł. Może kiedyś wykupię ponownie, żeby mieć do tej wielkiej biblioteki dostęp. Może coś tam sobie gramy ciekawego. Na razie mam dwóch tych gierek na peceta, więc... okej, okay. Misję zabójstw wykonaliśmy w 100% jak na razie, więc jest elegancko. To mi się podoba. Zresztą słabe te gierki dają na plusa, dlatego też nie chcę wykupywać, bo raz, że żal. Wiem, że to jest na rok, ale no... Żal. I 240. 240 to ja mogę tyle rzeczy kupić. Podagadać. A właśnie, nie mówiłem wam, ale jak sobie podpisywałem umowę z Eneą na prąd, żeby mi chomiki chodziły i napędzały to wszystko, ja dostałem jeszcze bona 100 zł, nie? Znaczy, że tam podpisałem umowę. Dzisiaj wszedłem, zarejestrowałem się, żeby zobaczyć, co tam jest dostępne i po prostu uśmiałem się troszeczkę, nie? Chciałem żarówki, nie? Mówię, a wezmę sobie, kurde, 5 żarówek, nie? Ale za tą stówę, no to idealnie będzie, nie? Okazało się, że tylko maksymalnie 4 mogę żarówki wziąć, nie? Kamstwo, mówię, nie? Więc jeszcze na rok jest dość atrakcyjny, nie patrząc na to, że dużo gier, których bym nie ograł. A, generalnie 240 zł, ewentualnie jak tam w promocji tam za te 200, no to jest naprawdę atrakcyjna cena, jakby nie patrzeć, bo tym bardziej, że to jest na rok cały, nie? No jak nie ma się też dobrego sprzętu, tylko się ma tylko i wyłącznie konsolę, ewentualnie, no to naprawdę jest atrakcyjne. Nie zaprzeczę, nie? Ale mówię, jak się ma kompa, no to ta atrakcyjność już trochę spada, nie? Dobra. You are obviously quite the way. Do widzenia. Cieczek, nieźle. I patrząc na to, że ja ostatnio grę kupiłem, był w ciuteu, to gra za 60 zł. No, bo to na przykład jakiś indyk był przykładowo, który naprawdę cię wciągnął, nie? No to wiesz. Nawet czasami na naprawdę dobre indyki, Dead Cells, pobijają na głowę AAA, nie? Wiesz, i taki indyk potrafi cię zaspokoić na przykład pół roku, nie? A już na przeciągu pół roku, no to odłożysz sobie na przykład kasę na inną grę już, która też cię na przykład zaciekawi, nie? Więc naprawdę czasami warto kupić dobrego indyka, nie? No więc nie ma tutaj nic. Dobra.
Więc to jest akurat naprawdę spoko opcja. Ale zaraz będziemy musieli chyba się przejechać do... do willi. Mamy full golda. Ja bym pograł coś nowego, fajnego, ale chodzi o to, że nie ma niczego takiego. No ale stary, masz konsolę, nie? Czemu sobie nie kupisz na przykład God of War'a, jeśli nie grałeś? No jest drogi, wydasz trochę, ale kurde, będziesz naprawdę usatysfakcjonowany. Bo nie pamiętam, czy grałeś, czy nie. Mam pamięć, mam do takich rzeczy. Więc czy masz takie potrzeby wykupić teraz? No, ja nie mówię, że teraz, nie? Ale no mówię, przykładowo, nie masz co grać, no to możesz sobie kupić coś takiego, nie? Wieśkę na pewno ogrywałeś. Chyba, że nie ogrywałeś Wieśka 3. No widzisz, Wieśek, jeśli nie ogrywałeś Wieśka... Ktoś czuje, że chyba ogrywałeś Wieśkę. Tu, tu, tu. No, to tyle co ja mam na PC-cie, nie? Widzisz. No, zapisałem sobie dodatki od kumpla. No, to dodatki, no to no, majstersztyk, no to będziesz miał w co grać. Bo dodatki naprawdę... Mwah. Przejdziesz pierwszy dodatek? Przejdziesz drugi dodatek? To stwierdzisz, że... drugi miodzio. Dodatek to lepsza gierka. Dobra, tu pewnie jakieś piórko znajdziecie, no właśnie, dobrze. Dobra, i teraz jak tam mamy wleść? Jak to wygląda? Jak wygląda droga do nieba? Tędy. Albo drabiną. Cyk. I pozamiatane. No, więc spoko. Akurat Assassin jest o tyle fajny, że można kurde pogadać z czatem o różnych rzeczach. Że jest jakaś walka, no to wtedy trzeba się skupić. Ale tak to jest spoko gierka do pogadania nawet. No, że jeśli jutro i w niedzielę będzie tak chłodno jak dzisiaj, to cały dzień po prostu ogrywania. Mam te dodatki, ale też się nie śmieszy mi. Jak wychodziły, to mogłem kupić, ale nie kupiłem do tej pory i nie czułem takiej presji. I po prostu nie masz chęci po prostu na gierki w chwili obecnej. Skoro nie masz presji i nie chcesz ogrywać, to znaczy, że nie masz chęci po prostu grania. Dobra.
Skarby, skarby, skarby. Wejdę, obejrzę jeden, dwa filmy, pogram na 2 w Dead Cells i Sly i więcej nie grę. Nawet na For Honor. Ja to tak mówię, nie? Nie masz parcia na giercowanie. I tyle w temacie. Zdarza się. Nawet najlepszym. Okej. Let you get it. Żegnam panów. Słyszałem paczuchę, ale ewentualnie mechanizm, okej. Tędy nie wejdziemy, idziemy gdzieś tędy. Yep. No, ja mam bardzo duże parcie nagiercowane ostatnio, więc... Trochę tego, trochę tamtego, także... Znajdę sobie dziewczynę, żeby zajmowała mi czas, ale z moim podejściem nie warto. Cóż ja ci mogę powiedzieć? Tak nie przejdzie. Tak też nie przejdzie. Może tędy jakoś. Nie, tędy nie przejdziemy. Nie ma szans. Może tędy? Tędy nie. A, tu są belki, dobra, okej. Cyk, cyk. Nie. Skrzynieczkę otwieraj mi. Stary. Ostatnia laska, jaką miałem, potrzebowała atencji 24/7. Jak w pewnym momencie zaczęło ciemnąć, powiedziałem, nie mogę. Zrobiło mi cyrk. What? Budzi się. Tak bywa niestety, kobietami. Dobra, ale... By to otworzyć... Ej, tu jest jakieś... Dobra, czekajcie. To jest jakieś przejście. Tu nic nie ma. Tam też nic nie było. Co się ominąłem? Jakiś system?
sprawdźmy. Tu jest coś na górze. Jak siedzę z nią pół dnia i czasem nic nie robię centralnie, nic, bo ona chce ze mną spędzić czas, to chyba oczywiste, że... No to już... Life. Life is brutal. Ale jak to zrobić teraz? To było tak, to było tak. O, pięknie pada deszczyk przy zachodzie słońca. To jest taki ciekawostek. Nie, tu jest... Aha. Coś nie brakuje? No chyba, że... Chyba, że... Nie, tak się nie da. Tak się nie da. Trzeba kombinować. To szło. Teraz to rozgryziemy. Ja nie jestem typem, który zaciśnie poślady i wytrzyma do końca. Tylko powiem wprost, no o. Wiesz, powiem ci tak. Też by mi się pewnie znudziło. Że ja siedzieć tak cały czas. Posiedzieć to też taka lipa, ne? Ewentualnie gdzieś wyjść, przejść się, nie wiem, na spacer, nie wiem. Do kina albo coś, no to wtedy jeszcze ten pewnie uszło, nie? Ale tak to... O, dobra. Nie złapałem się? Będziesz mi tu bił, cham jeden? Dobra, załatwionych. Ale to się tego nie. Dobra. To teraz, żeby tego nie zbombać. Co my tu potrzebujemy? Co tu jest? Czego to? Aha. I... No tak się raczej nie da chyba. Może się da. W którą stronę to? No tędy raczej nie. Kurde. Dobra, spróbuję. O tak. Oh yeah, czyli jednak. So kill me then. At least I will have my honor, unlike the son of a pig farmer standing in front of me. Ole, dostał. Oh.
GG. He should have kept an eye on his men. Trying to break into the treasury is a serious offense. We needed him to build the ships. Now I'll have to go find another shipbuilder. Next time, inform the watch when you question an intruder instead of dealing with it yourself. Casino. Rozumiem, że dziewczyna potrzebuje uwagi, ale ja też potrzebuję czasu dla siebie, nie licząc tych kilku godzin snu. No, tak, prawda. Sonato! Cazzo! Assassino! El assassino! Wielka bieganina teraz się zacznie. O kurde, serio? Tu nawet ścieżki nie znam. Have to find a way out before it kills me.